przypadkiem i przez chwilę był generałem polskiej klęski, co się musiała spełnić tak. I nikt by nie mógł jej uniknąć. Nikt by nie umiał jej uniknąć. A gdyby mógł i gdyby umiał, to by nikt nie chciał jej uniknąć. Żadnym ówczesnym argumentem, ani apelem, ni wykrętem nikt nie chciałby wyperswadować szaleństwu, wzgardzie, zemście, dumie, że szkoda krwi, że szkoda miasta, że szkoda łez. I tego właśnie nikt, kto nie Polak, nie rozumiał. Nikt, kto nie Polak, nie zrozumie. Do pana generała dywizji Tadeusza Komorowskiego Bora w Warszawie. Na podstawie artykułu 13 ustawy konstytucyjnej mianuję pana generała naczelnym wodzem sił zbrojnych. Londyn, dnia 30 września 1944 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz. Sobie wyobrażałem, że Bór Komorowski to musi być jakiś taki człowiek jako wojskowy, jakiś mocny charakter, który się w niego na twarzy się wybija, się, że wysoki człowiek, kawalerzysta, to zgrabny musiałby być. Tak, to, jak zobaczyłem, jako pamiętam, wszedł człowiek, który bardzo zrobił na mnie skromne wrażenie. Bardzo cichutki, bardzo grzeczny, nic w sobie nie mający dlaczego przeciwieństwa do obok tutaj stojącego generała Andersa, który był zupełnie przeciwieństwem sylwetki do tak powiem, wodza naczelnego, czy dowódcy, tak powiem, całego Wojska Polskiego, powiedzmy, na Zachodzie. Na mnie główne to zrobiło to wrażenie tej jego skromności. Skromności, który nie starał się w niczym wyróżnić się i stanąć, tak powiem, postawić siebie w pozycji dowódcy. Czyli, że moim zdaniem musiał mieć jakieś inne wewnętrzne zalety, że był tym dowódcą i że był słuchanym. I to jak bardzo słuchanym. A jednak na zewnątrz, w jego ruchach, w sposobie bycia, życia, w rozmowie nawet, cicha rozmowa, zawsze spokojna i nigdy głosu nie podnosił. To wie pan, mnie ciągle to zastanawiało i dziwiło się, jak to się mogło stać. Coś w tym człowieku musi być coś innego, czego ja nie znam. Nie wiem, które to właśnie jego wysuwa, wysunęło na to stanowisko. Urodził się 1 września 1895 roku w Chorobrowie pod Tarnopolem. Jako syn Wandy z Zaleskich i Mieczysława Komorowskiego, Herbu Korczak. Komorowscy mieli dwóch synów i córkę. Mieli Władysława i Tadeusza i córkę, o ile ja pamiętam, Jadzie, którą potem zaraz pojechała do Krakowa czy do jakiegoś klasztoru i bardzo mało ją znałam. Tadeusz był
przychodził do nas i był kolegą mego brata. Mnie się zdaje, że nie w tym samym szkole byli, ale przychodzili do nas. Jeszcze ich pamiętam, jak się tam tłukli i bili się. Po skończeniu w 1913 roku gimnazjum we Lwowie wstępuje do Akademii Wojskowej w Wiedniu. Jako porucznik armii austriackiej uczestniczy w I wojnie światowej. Najpierw na froncie rosyjskim, potem włoskim. W 1918 wraca do Polski. W kampanii przeciw Sowietom podczas starcia kawalerii polskiej z armią konną Budionnego pod Komarowem dowodzi 12. Pułkiem Ułanów. Pułkownik Juliusz Rumel, dowódca jednostek polskich, w swoim dzienniku zanotował: w 12. Pułku Ułanów ranny jest dowódca pułku rotmistrz Komorowski i 8 Ułanów. Rotmistrz Komorowski nie chciał opuścić pułku i mimo rany prowadził go jeszcze przez cały dzień do boju. Musiałem siłą wyprawić go do szpitala wieczorem. Za zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Był wtedy rotmistrzem. Na palcach jednej ręki można wymienić rotmistrzów, którzy w tym czasie dowodzili pułkami. Tak samo jak na palcach jednej ręki można wymienić kapitanów w piechocie, dowodzących wtedy pułkami. Generał był jednym z nich, z tych rzadkich ludzi w tym czasie. Później był komendantem wyszkolenia kawalerii, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, ale w roku 1939 dowodził bardzo dobrze nad Wisłą grupą operacyjną. Więc miał za sobą duże wyszkolenie bojowe, praktykę bojową, doświadczenie dowodzenia. Generał Komorowski jako pułkownik dowodził przez lata 9. Pułkiem Ułanów Małopolskich, który stał w Trębowli. Ale jego historia sięga dużo dalej, bo w 18 roku, służąc wtedy w pierwszym Ułanów austriackich, który był właściwie pułkiem polskim, był dowodził szwadronem karabinów maszynowych na froncie włoskim i stamtąd przywiózł cały pułk składający się z Polaków, bo ten pułk to był włoski pułk. I przyjechali do ich takiego depo w Dębicy, gdzie się tworzył 9 Ułanów i tu się zaczyna historia Komorowskiego w 9 Ułanów, który właściwie jest jego pułkiem, jest macierzystym pułkiem i w którego barwach był najdłużej. Męża poznałam w końcu 26 roku, wspomina w swym pamiętniku Irena Lamezan-Salin. Jako dowódca szkoły podoficerskiej w Jaworowie był bardzo blisko Świża. Wpadał do nas często. Był bardzo szczupły i zgrabny, jak sprężyna. Widywałam go na konkursach hipicznych czy w hotelu Georges, sławnym we Lwowie. Przyjeżdżał na bale i polowania do Świża lub do naszych sąsiadów. Później przeniesiono go do Czortkowa, do 9. Pułku Ułanów, a następnie cały pułk do Trębowli. Okres trębowelski to jeden z najszczęśliwszych okresów mojego życia. Mój mąż, mimo iż od najmłodszych lat służył w wojsku, nie miał tej cechy oficerów, którzy potrafili mówić tylko o sprawach wojskowych. On nigdy poza służbą o wojsku nie mówił. Także mając pasję sportową, poruszał ten temat tylko wtedy, gdy ktoś inny wdał się w rozmowę o sporcie. Interesował się wszystkim: problemami społecznymi, sztuką. I nie miał ciasnoty umysłowej, która cechowała wojskowych. W 1929 roku podczas czempionatu armii uległ wypadkowi. W ostatnim biegu klacz, której dosiadał, potknęła się na sągu drewna i padając przygniotła jeźdźca do kłody. Miał złamane dwa żebra i obojczyk, uszkodzoną nerkę.
Na prośbę żony przestał brać udział w konkursach hipicznych. Jeździectwa jednak nie porzucił. Jemu właśnie Departament Kawalerii powierzył przygotowanie i kierownictwo grupy jeździeckiej na mającą się odbyć olimpiadę w Berlinie w lecie 1936 roku. Sprawdzianem umiejętności i stopnia przygotowań były konkursy hipiczne w Nicei. Do Nicei przybyły oficjalne reprezentacje 7 krajów. W ciągłym deszczu, na zabłoconym, śliskim i ciężkim torze, ekipa kierowana przez pułkownika Komorowskiego zdobyła 8 nagród i 12 wstęg. Tor olimpijski w Ruhleben pod Berlinem miał 36 km. Zjechały się drużyny z całego świata. Najprzedniejsze konie, wspaniale przygotowani jeźdźcy. Kawalerzyści polscy we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zajęli drugie miejsce i zdobyli srebrny medal. Złoto przypadło Niemcom, medal brązowy wywalczyli Anglicy. Ogromnie przygnębiające wrażenie zrobiło na mnie zmilitaryzowanie Niemiec, wspomina berlińską olimpiadę małżonka Tadeusza Komorowskiego. Te ciągłe marsze z bębnami, butne miny SS-owców, których wszędzie było pełno. Niemcy fałszowali wyniki. Mąż zrobił piekielną awanturę i fałsz musieli poprawić. Z wszystkimi, którzy zdobyli 3 pierwsze nagrody, witał się Hitler. Zrobiono fotografię, gdzie mąż podaje rękę Hitlerowi. I tę właśnie fotografię mieli podczas okupacji gestapowcy dla rozpoznania jego twarzy. Aż do końca 1938 roku państwo komorowscy przebywali w Trębowli. Wszystkie wolne chwile poświęcali gospodarce w odległym od Trębowli o niecałe 50 km Świżu. Tam późniejszy generał Burr pogłębiał swe wiadomości o rolnictwie i lesie, układał plany z administratorem. Właśnie w Świżu, po przejściu na emeryturę, zamierzał gospodarować i do tego przygotowywał się skrupulatnie. Bo życie pułku to było takie życie rodzinne. Naprawdę bez tej takiej lipy, jak ludzie mówią, że to, tam szef jest, mama, tata, tego, ale tam naprawdę byli to wszyscy tacy życi ze sobą i to jest bardzo zasługa generała, który tak nadał temu pułkowi tego rodzaju tradycje i zwyczaje, bo naturalnie te tradycje, które on zaprowadził przez te 10 lat, to do dziś dnia między nami istnieją. W końcu 1938 roku Tadeusz Komorowski otrzymał nominację na komendanta najbardziej prestiżowej szkoły ułanów, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Szkoła ta wydała wielu znakomitych jeźdźców i żołnierzy, na trwale zapisanych w dziejach polskiego oręża. Komorowski dał się tam poznać jako sprawny organizator i życzliwy opiekun młodych roczników. W kampanii wrześniowej dowodził zgrupowaniem kawalerii w osłonie środkowej Wisły na południe od Warszawy i w walkach nad Wieprzem. Po upadku Warszawy przedał się do Krakowa i natychmiast przystąpił wraz z pułkownikami Rudnickim i Godlewskim do organizowania tajnej armii polskiej. Wysłał poruczника Leduchowskiego do Francji w celu nawiązania kontaktu z generałem Sikorskim.
W 1940 roku spotkał się z generałem Tokarzewskim, tworzącym organizację podziemną Służba Zwycięstwu Polski, i ustalili zasady łączności i współpracy. Gdy na mocy instrukcji naczelnego wodza powstał Związek Walki Zbrojnej, pułkownik Komorowski objął dowództwo obszaru krakowsko-śląskiego. Po tragicznej wsypie w lipcu 1941 roku następują w Krakowie masowe aresztowania. Komorowski cudem uniknął pułapki zastawionej na niego przez gestapo. Zostaje przeniesiony do Warszawy z nominacją na zastępcę komendanta głównego ZWZ. Od 1939 roku począwszy tworzyła się tajna podziemna organizacja wojskowa pod nazwą Armia Krajowa, która się rozrosła do siły 400 tysięcy zaprzysiężonych i uzbrojonych żołnierzy. Wyłącznie ochotników zorganizowanych w drobne podziemne oddziały. Była to armia stworzona tajnie w podziemiach i dostosowana do potrzeb toczącej przez nią walki. Grupki 5 żołnierzy tworzyły najmniejsze zespoły zaprzysiężonych i znające się ze sobą, a każdy z nich zaprzysięgał ponadto jednego zaufanego spoza piątki, który zawiązywał dalszą piątkę. Zadania Armii Krajowej były różnorodne. Sabotaż, walka wywiadowcza, ochrona ludności cywilnej przed okupantem, czynna walka partyzancka, wreszcie otwarta walka z wrogiem. Komorowskiego spotkałam na Grochowie. Miał pseudonim Korczak i wtedy był na bocznym torze, bo ja miałam kontakt z Grotem Roweckim i przy nim miałam pracę, raczej przy jego szefie sztabu, generale Pełczyńskim, ale często spotykałam się z Roweckim też. Jak Roweckiego zaaresztowano, to nawet wkrótce, ja potem zostałam w kwietniu 43 zaaresztowana i w Oświęcimiu koleżanki mi się pytały, kto teraz będzie po Roweckim. A ja mówię, nie wiem, bo Korczak jest jego zastępcą, ale on jest na bocznym torze, on jest w Krakowie albo w Poznaniu. No nie wiem, czy z niego zrobią władze naczelne, zrobią z niego dowódcę Armii Krajowej, czy też wyznaczą kogoś nowego. A potem jak zjawił się pseudonim Bur, pytały mi się, kto to taki Bur? A ja mówię, takiego pseudonimu w komendzie głównej za moich czasów nie było. To ja nie wiem. Ale potem bardzo szybko dowiedziałam się, że Bur to Korczak. Ponieważ on był taki skromny i był taki właściwie wrażliwy na ludzi. W pamięci mam bardzo miłe moje powitanie, jak po moim aresztowaniu i po uwolnieniu w Bergen-Belsen, kiedyś jak zameldowałam się u niego, to on mi powiedział, bardzośmy się o panią martwili. Takie R francuskie, on mówił takie bardzo, tu Komorowski przez telefon mówił, bardzośmy się o panią martwili. To mnie tak ogromnie ujęło, że tak serdecznie powiedział. Generał objął to stanowisko po bardzo wybitnym człowieku, Roweckim. Ale Rowecki miał jedną wadę w oczach polityków. Był piłsudczykiem. Nie orientowano się dobrze, że to był krytyczny piłsudczyk. Że to nie był senator w najmniejszym stopniu. Ale mimo to w środowisku politycznym istniało podejrzenie, że cała komenda główna w gruncie rzeczy jest organem piłsudczyków i dąży do tego, ażeby w przyszłości uchwycić władzę w Polsce. Że to ma być kontynuacja bezpośrednio przedwojennego obozu. Istniało takie podejrzenie, fałszywe.
To podejrzenie upadło całkowicie z chwilą, gdy dowódca AK został generał Komorowski, który był raczej zbliżony do umiarkowanej prawicy. Prawica miała do niego zaufanie, a nabrała tego zaufania i lewica, bo był człowiekiem absolutnie bezstronnym i osobiście niezainteresowanym w jakimkolwiek konkretnym działaniu politycznym. Interesowały go tylko ogólne interesy polskie. I dlatego miał pełne zaufanie środowiska politycznego. Mógł doprowadzić do znacznie większej jedności podziemia, niż by to osiągnął generał Rowecki, choć jak mówię, Rowecki był człowiekiem bardzo wybitnym. To było bardzo ważne osiągnięcie generała Komorowskiego. Nie był oficerem dyplomowanym. Dlatego miał duże trudności w komendzie głównej. Raz, że byli tam piłsudczy, co on sam nim nie był. A po wtóre byli to w większości oficerowie dyplomowani. Którzy naturalnie na niedyplomowanych zawsze mają skłonność patrzeć z góry. Ale jak mówię, miał niezawodny instynkt. Poza tym był człowiekiem, który gdy otrzymał elementy decyzji, a musiał je otrzymać, od tego był sztab, podejmował decyzję szybko i trzymał się jej konsekwentnie. Nie zmieniał już, nie wahał się wtedy. Powziął decyzję, trzymał się jej. Żołnierze stolicy, wydałem dziś upragniony przez was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemiecki. Po 5 blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by ojczyźnie przywrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach Polski. Warszawa, 1 sierpnia, dowódca Armii Krajowej, Burr. Ginęli, płonąc w benzynie, topiąc się w ekskrementach, w najbardziej tragicznych warunkach. Jęki, trudność poruszania się. Poza ekskrementami, poza kwasem pruskim, solnym, cały szereg zwłok. Nie mówię już o szczurach. Można sobie uświadomić, że człowiek robiący krok wchodzi we wnętrzności drugiego człowieka. Człowieka, który już jest w stanie kompletnego rozkładu, to jest to, jest to wstrząs. To się potem śni po nocach. Ewakuowaliśmy się ze Starego Miasta do Śródmieścia kanałami. Właz był na placu Krasińskich, gdzie urzędował zresztą słynny pan major Bary. Szliśmy z transportu rannych. Oficerowie ze sztabu głównego, z generałem Borem Komorowskim włącznie, szli gdzieś na przodzie pochodu. Nasze oddziały, to właściwie nasi żołnierze pochodzący z plutonu Agaton, szli jak gdyby pomiędzy rannymi. Wróciliśmy kanałem z Żoliborza na Stare Miasto, chyba jako pierwsi, którzy szli tą właśnie kanałową trasą, z meldunkiem do pułkownika Wachnowskiego w sprawie wspólnego natarcia z Żoliborza i ze Starego Miasta na dworzec gdański, gdzie stał pociąg pancerny niemiecki. Wprost z kanału, ociekający śmierdzącym błockiem, zameldowałem się na Długi w dowództwie powstania,
i zrelacjonowałem to pułkownikowi Wachnowskiemu, generałowi Grzegorzowi Pełczyńskiemu, który po wysłuchaniu powiedział: a teraz, panie poruczniku, niech pan to opowie sam generałowi Borowi. Wszedłem do biblioteki i do dziś mam w oczach te ściany zasłonięte półkami z książkami, płonące świece w lichtarzu i generała Bora z obandażowaną głową. Entuzjazm całej ludności był szalony. Wszyscy stanęli w gotowości w niesieniu pomocy żołnierzom. Takiego zespolenia i zjednoczenia całej ludności, bez względu na warstwy społeczne i przekonania polityczne, stolica nasza nie była jeszcze nigdy świadkiem. Kiedy w nocy z 30 września słuchałem sobie BBC, nareszcie mogliśmy się słuchać radia tyle, ileśmy chcieli, usłyszałem z komunikatu BBC, że generał Bór Komorowski został mianowany naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych na zachodzie. Była to tak nieoczekiwana wiadomość, że postanowiłem generała obudzić i powiedzieć mu o tym. A to cholera, zaklął nieśmiały i skromny człowiek. Ojciec pochodził z szlacheckiej rodziny, która za dawnych czasów znalazła się w Czerwonorusi, potem przeszła na Węgry, a w końcu się znalazła w Galicji. Ale ojciec tytułu zupełnie nigdy nie używał. Dlatego byłem trochę zdziwiony, jak się dowiedziałem, że w czasie powstania był taki projekt, żeby usunąć ojca z stanowiska, na którym się w ten czas znajdował, i na jego miejsce dać generała Montera. Z powodu, że było uważano, że on będzie miał lepszą szansę pertraktować z władzami rosyjskimi, dlatego że pochodził z rodziny chłopskiej. Wysłaliśmy na Pragę 5 patroli łączności. 4 dotarły, a 1 powrócił. Podaliśmy Rosjanom nawet możliwości łączności telefonicznej przy pomocy kabla biegnącego pod Wisłą. Opisaliśmy dokładnie, w jaki sposób można się było włączyć do wylotu tego kabla na ulicy Francuskiej niedaleko Ronda Waszyngtona. W ostatnich dniach doszło w końcu do nawiązania łączności radiowej, ale wszystkie nasze zapytania pozostawały bez odpowiedzi. Ostatnią depeszę radiową do Rokossowskiego wysłałem 28 września. Zawiadomiłem w niej, że mogę utrzymać się jeszcze przez 72 godziny. Jeżeli w tym czasie nie nadejdzie pomoc, będziemy musieli się poddać. I na tą ostatnią depeszę nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 1 października nasi parlamentariusze rozpoczęli z von dem Bachem pertraktację. 2 października o 8 wieczorem podpisana została umowa o kapitulacji. Z jaką siłą charakteru on rozmawiał z tym von dem Bachem. To nie był człowiek przegrany, który mówi ze zwycięzcą. To był dowódca, który walczy z innym dowódcą. I w ten sposób zdobył sobie szacunek tego von dem Bacha, prawda, co później było, okazało się przy jego osobistych wypowiedziach, czy w pewnych posunięciach, które on się zgodził ustąpić i doprowadzić się do takich akcji, które byłyby na korzyść kopców idących do niewoli i ludności cywilnej. To była postawa Bora, który nie tylko myślał o swoich żołnierzach, ale myślał o Warszawie cywilnej, o cywilach i o społeczeństwie. To zresztą często bardzo w rozmowach wynikało, że on pytał się i mówił, jak to jest, jak tam się społeczeństwo zachowuje, jak to robią. I każda wiadomość mu wskazująca, jaka jest bojowa postawa społeczeństwa i jak to społeczeństwo jest solidaryzowane z Armią Krajową jako swoim własnym rodzimym wojskiem, było bardzo zresztą ważną i bardzo dla Bora cenną i dużą wagę do tego przywiązywał. Czy słusznie podjęto walkę w Warszawie i czy w odpowiednim momencie? Za tą decyzję byliby odpowiedzialni Polacy w Londynie,
rząd polski. I byli odpowiedzialni Polacy w kraju. Delegat rządu, dowódca Armii Krajowej, generał Ból Komorowski i jego sztab. Rząd w Londynie, tuż przed powstaniem, znaczy w lipcu, przekazał prawo decyzji krajowi. Kraj miał zdecydować. Już 21 lipca trzej generałowie, Okulicki, generał Komorowski i Polczyński, zdecydowali, że powinno być powstanie w Warszawie. Zawiadomili o tym rząd w Londynie i rząd powiedział, wy zaczniecie, wy zdecydujecie. I trzeba było zdecydować. Oczywiście formalnie pierwszą osobą w kraju był delegat rządu, ale faktycznie dowódca Armii Krajowej był jednak tą pierwszoplanową postacią. I od niego zależało. Nie tylko od niego, ale przede wszystkim od niego. W ogóle czy walczyć, a jeżeli tak, to kiedy? Była to decyzja podstawowa, bo Armia Czerwona była po drugiej stronie Wisły. Było wiadomo, że w Warszawie są Gomułka i Bierut. Było wiadomo, że Armia Ludowa zacznie walkę, jeżeli Armia Krajowa nie zacznie tej walki. I trzeba było się zastanowić, czy zaczynać, czy nie. Ulica poszłaby za każdym. Niemcy byli tak w Warszawie znienawidzeni, że każda formacja, która zaczęłaby walkę w Warszawie, uzyskałaby poparcie ludności Warszawy. Propaganda sowiecka na Zachodzie przyjmowana z wiarą głosiła, że Armia Krajowa nie chce walczyć z Niemcami, że jest cichie porozumienie Niemcy-Polacy i że Armia Krajowa czeka na rozgrywkę z Armią Czerwoną. I można było nie zdecydować powstania w Warszawie, bo tak początkowo planowano, że w Warszawie nie będzie walki, bo zniszczy się wielkie miasto. Można było tak zrobić. Co by się wtedy stało? Wtedy Bierut z Gomułką nie wyszliby z Warszawy. Armia Ludowa podjęłaby walkę i Armia Czerwona pomogłaby im w ciągu tygodnia czy 10 dni. Nawet biorąc pod uwagę to, że Niemcy przerzucili dwie dywizje pancerne na wschodni brzeg Wisły, to jednak po 10 dniach Armia Czerwona była gotowa do uderzenia na Warszawę. I oczywiście tak by się stało. I teza Stalina, że Polacy nie chcą walki z Niemcami, że czekają na rozgrywkę z Armią Czerwoną, że polski rząd w Londynie czeka tylko na to, żeby opanować polityczne sytuacje. Ta teza wtedy by się utrzymała. Dlatego osobiście jako historyk jestem zdania, i były żołnierz Armii Krajowej, oficer Komendy Głównej AK, jestem zdania, że podjęcie walki w Warszawie było koniecznością. Nie było innej alternatywy. Inna alternatywa to kapitulacja. Oczywiście dowódcy, wojskowi, politycy zdawali sobie z tego sprawę, jakie jest ryzyko. Jakkolwiek kraj nie był dokładnie poinformowany, jakie są możliwości pomocy z Zachodu. Generał Ból Komorowski nie wiedział dokładnie, jakie są trudności techniczne pomocy z Zachodu. Nie miał także łączności z Armią Czerwoną, więc nie wiedział, jak się oni zachowają. Ale strategicznie można było przypuszczać, że powstanie w Warszawie pomoże Armii Czerwonej w przekroczeniu Wisły. I że tak jak Niemcy walczyli o każde większe miasto nad rzeką, tak walczyli o Kijów, o Gdańsk, o Wrocław, o Poznań, że będą walczyć o Warszawę i że powstanie pomoże w zajęciu miasta. To założenie było teoretycznie słuszne. Okazało się, że względy polityczne dla Stalina były ważniejsze niż względy strategiczne. Ale ja osobiście jako historyk uważam, że podjęcie walki w Warszawie było historyczną koniecznością. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Walka, którą społeczeństwo prowadziło przez 5 lat okupacji, była konsekwentnym wyrazem pewnej postawy. Czy można było zawrócić z tej drogi? Czy mogłem wstrzymać tę walkę w momencie decydującym i szczytowym, kiedy rozstrzygały się nasze losy? Jeżeli uznaje się za słuszną obronę Warszawy w 1939 roku, jeżeli uznaje się konieczność walki konspiracyjnej pomimo wszystkich strat z nią związanych, to trzeba uznać, że powstanie było ostateczną konsekwencją tej postawy.
Pojechaliśmy do Ożarowa. W Ożarowie generał Bury jeszcze spotkał się z von den Bachem. Tam miał jakąś konferencję. Później nas załadowali do pociągu. Przewieźli nas pociągiem do Kruglanken, do Prów Wschodnich. Tam byliśmy 2 dni. Następnego dnia po przyjeździe znów tam von den Bach wezwał generała do siebie na rozmowę. Nie doszli do porozumienia, więc wysłał nas jeszcze do Berlina, do kwatery Himmlera. W Berlinie znów spędziliśmy mniej więcej 24 godziny. Himmlera nie było i odesłali nas do Norymbergu i stamtąd przywieźli do obozu w Langwasser. Mieliśmy tam dużo wolnego czasu, no i tam różni oficerowie urządzali różne kursy, a więc na przykład Jankowski uczył angielskiego, Wojtowicz matematyki wyższej, Hermel żeglarstwa, a generał Bur zrobił kurs rolnictwa. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1945 roku obudzono nas nagle, nas i prominentów angielskich obudzono w nocy, dano nam pół godziny czasu na spakowanie się i wywieziono nas autobusem. Najpierw do obozu w Tittmoninga, później do Marktpongau. Tam mieliśmy szczęście, bo odnalazł nas poszukujący prominentów angielskich ambasador szwajcarski i potrafił przekonać SS Obergruppenführera Bergera, dowódcy wszystkich oddziałów jenieckich, żeby nie wykonał rozkazu Hitlera, który kazał nas rozstrzelać i przekazał nas pod opiekę tegoż ambasadora. Po przybyciu do Anglii, zgodnie z nominacją prezydenta Raczkiewicza, objął obowiązki naczelnego wodza sił zbrojnych. Ojciec dla mnie był ojcem, a nie żadnym generałem. W domu nie mówił ani o sprawach społecznych, ani politycznych, ani wojskowych. Tylko po prostu o rodzinnych sprawach. Pamiętam doskonale, jak miałem z nim z 10-11 lat. Był taki angielski admiral Taylor, który mieszkał w wspaniałym domu na Holland Park i co parę tygodni w niedzielę po południu robił takie afternoon tea, herbatki, gdzie zapraszał prominentne osoby. Ma takie pogadanki. No, ojciec był zawsze zapraszany. Pamiętam też, że generał Kopański tam często bywał. Ojciec takich rzeczy specjalnie nie lubiał, ale uważał, że jednak wypada się pokazać. Ale nigdy nie brał matki ze sobą, tylko mnie brał. Ja to bardzo lubiłem, bo tam wspaniałe ciastka, doskonałe kanapki. Ja sobie siedziałem tam w kąciku, nikt mnie nie dokuczał, sobie dobrze podjadłem. No i w pewnym momencie ojciec mówił, no, bardzo przepraszam, ale muszę jechać do domu, bo muszę syna zawieźć, to już jest na niego czas. I w ten sposób tak bardzo ładnie się z tego wykręcał. Ojciec też bardzo lubił grać w karty, w bridge'a, uwielbiał grać. Ja nigdy się nie nauczyłem w bridge'a grać, ale graliśmy w kanasty i tam, już nie pamiętam, jakie inne gry w domu. Poza tym też był wielkim sportowcem, no naturalnie jeźdźcem, ale tutaj w Anglii się zapalił do piłki nożnej. Pamiętam, że bardzo taki miły jego adiutant Józio Szeremeta, który tutaj się ożenił z Angielką, zawsze nas na święta, drugi dzień świąt zapraszał do siebie, na obfity taki obiad. I tam żeśmy jeździli. Jednego roku ojciec mi zaproponował, słuchaj, zrobimy taki kawał. Bo zawsze na Wielkanoc, jak żeśmy jeździli, to żeśmy przywozili jajeczka takie malowane,
i to było kładzione na stole i potem Szeremeta je brał i o głowę obijał i potem tę skorupkę ściągał. Więc zrobiliśmy takie dwie dziurki w tym jajku, wyciągnęliśmy wnętrz i gips do tego. I potem żeśmy to pomalowali i zanieśli. No ja byłem, nie mogłem się tego momentu doczekać, żeby Szeremeta wziął te jajko i sobie o głowę ją obił. W Stanach Zjednoczonych bywał wielokrotnie. Witany zawsze entuzjastycznie przez rodaków i z pełnym szacunkiem przez oficjalne władze stanowe, jako pierwszy obywatel wolnej Polski. Szanowni Państwo, kochani rodacy, witam Was w głębi serca. Przywożę Wam pozdrowienia 200 tysięcy polskich żołnierzy, lotników i marynarzy. Którzy przez 6 lat walcząc bezprzykładnie krwawili i ginęli u boku naszych aliantów, wierząc, że swą ofiarą i krwią wywalczą swej ojczyźnie wolność i niepodległość. Po ustąpieniu z funkcji naczelnego wodza generał Bór Komorowski był przez wiele lat prezesem Rady Naczelnej Koła AK, któryśmy to stworzyli. Ja byłem członkiem tej rady, a potem przez 9 lat prezesem Zarządu Głównego. No więc miałem z nim kontakt codzienny prawie, że czasem nawet kilka razy dziennie się spotykaliśmy. Mogłem go dobrze poznać jako człowieka, czysto prywatnie, jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej racji stanu w czasie wojny i po wojnie. Jako człowiek był łatwy, przystępny, wszystko można było z nim załatwić, a dla mnie to było dlatego ważne, że ja miałem podwładnych z okresu okupacji, z okresu konspiracji, którym należały się wreszcie po wojnie odznaczenia i awanse. Ponieważ to była wszystko konspiracja, ponieważ to byli przeważnie ludzie cywilni albo w każdym razie bez wyższych szarż wojskowych, a zawodowi wojskowi bardzo często uważają, że powiedzmy wirtuti może dostać tylko ktoś, kto był na froncie. A tymczasem ja miałem strażników z Pawiaka, którym się odznaczenia należały. Bo jeżeli ja znalazłem dziewczynę, która zgodziła się wejść do służby więziennej na Pawiaku przy formalnej akceptacji gestapo i ryzykowała nienawiść otoczenia, a jednocześnie wchodziła do roboty, która jakby Niemcy obdarliby ze skóry, to jej się oczywiście wirtuti należało. Otóż generał Komorowski był jednym z tych nielicznych zawodowych oficerów, którzy to rozumieli. I z nim mogłem to załatwić. Pani Irena Komorowska zapisała w swym pamiętniku: mąż mi powiedział, że z dwóch powodów zamierza podać się do dymisji. Po pierwsze, dlatego, że kończy się wojsko, więc nie ma najmniejszego sensu być naczelnym wodzem nie wiadomo czego. Po drugie, wszyscy wiedzieli, że Anders ma duże ambicje osobiste i nie bardzo może przejść do porządku dziennego nad tym, że młodszy oficer jest jego przełożonym. O wiele lepiej będzie, jeżeli Anders przyjedzie i będzie mógł objąć naczelne dowództwo. Ta rzecz się stała w roku 1946, jeżeli się nie mylę. Mianowicie, kiedy generał oddał naczelne dowództwo generałowi Andersowi. Natomiast zatrzymał sobie sprawy krajowe, kontakt z podziemiem krajowym. Ja w tym czasie nie byłem specjalnie entuzjastycznie nastawiony do generała. Znałem go mało, stykałem się z nim raczej społecznie, gdyśmy organizowali koło Armii Krajowej. Ale tak poza tym osobiście mieliśmy niewiele kontaktów i generała nie znałem bardzo dobrze. To też bardzo byłem zdziwiony, gdy wezwał mnie do siebie na jesieni 1946 roku i nieoczekiwanie, dla mnie absolutnie nieoczekiwanie, zaproponował mi, abym objął pod jego dowództwem, pod jego komendą, objął stanowisko szefa współpracy z krajem, z podziemiem krajowym, czyli krótko mówiąc, roboty wojskowej na kraj, oficjalnej roboty na kraj. Przyjąłem to stanowisko, ale byłem ogromnie zdumiony, dlaczego generał akurat mnie wybrał.
potrzeba tego trafu, że rozmawiałem z nim później, wiele, wiele lat później, gdyśmy już byli zaprzyjaźnieni. Spytałem go. Generał do mnie mówił, ty zaproponował mi Bruderschaft, byłem jedyny z młodego pokolenia, który z nim był na ty. Oczywiście nigdy nie śmiałem do generała powiedzieć ty. Mówiłem generale, on do mnie mówił ty. Spytałem go, generale, dlaczego generał wtedy mnie wybrał? Przecież generał wiedział o tym, że mój stosunek do generała był raczej krytyczny w tym czasie. Mówi, doskonale o tym wiedziałem, odpowiada generał. Ale widzisz, uważałem, że ty się do tego nadajesz. A w miarę współpracy ze mną przekonasz się do mnie, a przede wszystkim będziesz lojalny, co jest rzeczą najważniejszą. To jest nieprawdopodobna rzecz, żeby wybrać takiego człowieka na tak odpowiedzialne stanowisko, ale tak się stało. To maluje postawę generała, jego stanowisko wobec ludzi. Wybierał ich nie dlatego, że byli jego wielbicielami. Nie, z innych zupełnie powodów. Uważał obiektywnie, że ktoś taką a taką funkcję będzie dobrze pełnić. A jaki stosunek tego człowieka do niego osobiście, to jest rzecz, że dla niego była drugorzędna. Pierwszorzędna była to, żeby był człowiekiem lojalnym i nadawał się. To wszystko. Pełnił różne funkcje w rządzie Rzeczypospolitej na obczyźnie. Był premierem, ministrem skarbu, potem przemysłu, pracy i opieki społecznej, a nawet był ministrem żeglugi i handlu. Jak ojciec był w Stanach Zjednoczonych, to Polonia amerykańska uzbierała 12 tysięcy dolarów dla niego osobiście i to jemu wręczyli w Stanach. On te pieniądze przywiózł tutaj do Anglii, z tego sobie wziął 300 dolarów na zadatek na ten dom, w którym my do dzisiaj dnia mieszkamy. A resztę oddał do koła AK na sprawę inwalidów AK i innym ludziom, bo uważał, że są więcej zasłużeni ludzie, którym te pieniądze będą potrzebne. A nam, prawdę mówiąc, się nie przelewało. Nie bardzo było z czego żyć, a ojciec żadnej renty od Anglików nie dostawał, tak jak na przykład generał Andes i generał Kopański, którzy służyli pod komendą aliantów. Anglicy uważali, że ojciec nie służył pod komendą aliantów i z tego powodu jemu nic się nie należy. A zajmował się ciągle sprawami tutaj emigracyjnymi. Był w rządzie polskim po wojnie, był w kole AK, był w Skarbie Narodowym i ciągle musiał chodzić na jakieś posiedzenia, czy do Instytutu Sikorskiego, czy do Ogniska, czy do Studium Armii Podziemnej. No i po prostu nie było czasu zarabiać pieniędzy i też te wszystkie sprawy załatwiać. Matka to bardzo szybko pojęła i jak ojciec był w Stanach znowu w 1954 roku, to założyła firmę wytwórczą firanek. I właściwie, prawdę mówiąc, do końca życia my żeśmy z tego żyli. Sztab amerykański zaprosił generała po to, bo generał był ostatni z generałów, z dowódców polskich, który opuścił Polskę, znał warunki i stosunki polskie, znał Polaków i był po prostu służył jako doradca w sprawach polskich dla Amerykanów. Zabrali generała na lotnisko amerykańskie, to było w Wrightsville i sam to pojechał do generał do Waszyngtonu. Był cały miesiąc. Po miesiącu jak wrócił, to nie chciał dużo mówić, prawda? Ale niektóre szczegóły opowiadał. Wiedziałem, że raz pierwszy, jak był cały czas zawsze smutny był, tak jakby ciężar nosił tych 200 tysięcy ludzi na swoim sumieniu, przegraną tak samo tego powstania, to wiedziałem, że raz pierwszy był jakiś taki zadowolony z siebie, że coś z siebie dał. Co dał, nie wiem, prawda, bo to była, nie chciał nam tego opowiadać. W roku 1984 na zaproszenie prezydenta Reagana pojechałem razem z żoną do Stanów, gdzie byliśmy zaproszeni na obiad w 40. rocznicę Powstania Warszawskiego. Prezydent Reagan nadał trzem dowódcom Armii Krajowej odznaczenie najwyższe amerykańskie Order of Merit. Ja byłem jedynym z rodziny tych trzech dowódców, który tam był obecny i otrzymał to odznaczenie. AK-owcy się
zjechali z całych Stanów, San Francisco, z Detroit, z Chicago, z Nowego Jorku. Był tam pan Stefan Korboński, też, który wielkim przyjacielem ojca był. I ja siedziałem przy stole razem z prezydentem Reaganem i była ta cała uroczystość w Białym Domu. Prezydent Reagan bardzo ładnie przemówił i o Armii Krajowej, i o AK-owcach. Powiedział, że wszyscy tam powinni być dumni, że mogą powiedzieć, że należeli do AK. I też potwierdził, że wierzy, że pewnego dnia Polska znowu będzie wolną. Jako człowiek był najbardziej może zbliżony pod wieloma względami do Tadeusza Kościuszki. Tak samo był bezinteresowny, tak samo szlachetny w stosunku do ludzi, tak samo rycerski. Powiedziałbym, to był rycerz, polski bejar, sans peur et sans reproche.